Lato się kończy, a niektórym trochę za bardzo grzeje w tą głowę. Ale spokojnie, Diego już powoli wraca z wakacji i zabiera się za robotę. Was oczywiście na swoim miejscu, Jambi's here. Wyjaśnimy parę kwestii. Wielokrotnie już rozmawialiśmy o tym, że Gromda to nie są freak fighty i tutaj nie chodzi o to, żeby krzyczeć sobie i obrażać kogoś i w ten sposób dostawać walkę, tylko trzeba, powiedzmy sobie, na to zasłużyć. Tak jak w przypadku na przykład Wasyla. Dostał trąbkę, przepraszał za swoje zachowanie, no i chyba zapomniało mu się teraz, bo znowu do mistrza się zwraca, nie per pan. No, przepraszam bardzo. To już temat miał być zakończony, a nagle topór wojenny chce odkopywać. Spokojnie. Ma czas, nadrobi robotę, a ja będę na niego czekać, o ile tylko da radę. Zanim byłem mistrzem i jeszcze bardzo mocno pracowałem na ten tytuł i w końcu go wywalczyłem, no to wiele osób troszeczkę inaczej mnie traktowało, a teraz jak już mam to mistrzostwo i nawet jeżeli zdarzy się jakiekolwiek potknięcie, niekoniecznie czy w walce, czy gdziekolwiek indziej, no to oczywiście już hieny muszą się, wiesz, zbierać do lwa i go próbować kąsać, nie? Ale lew zawsze czujny jest i trzeba pamiętać, że drapieżnik, nawet gdy jest lekko zraniony, nadal może zabić. I to widać w Gromdzie. Ja też byłem zraniony w walce z Balboą. W drugiej lundzie leżałem. Kto wygrał? Don Diego. Najbliżej walki mistrzowskiej, co by nie było, jest GOAT. Teraz czeka go największy sprawdzian, bo jeżeli teraz przegra, no to tak nie wypada, żeby później startował do mistrza. Aczkolwiek jestem bardzo dobrze nastawiony na jego poczynania w ringu Gromdy, więc myślę, że jego ręka powędruje do góry, a następstwem będzie walka o pas ze mną. Ja tego chcę, GOAT tego chce, ludzie tego chcą, no i oczywiście szefo Grabowski. Gromda jest, jak ja to mówię, spełnieniem takiej mojej chorej ambicji i ja wiem, że to jest bardzo brutalne i to wyzwala bardzo duży poziom adrenaliny u mnie i chyba właśnie o tą adrenalinę chodzi. Żadne freak fighty ani inne sporty nie wyzwalają aż tyle adrenaliny co Gromda i ja naprawdę czuję, że się tutaj dobrze w tym ringu. Zważam oczywiście na swoje, nazwijmy to, problemy zdrowotne spowodowane walkami czy inne aspekty, ale też wiem, że no, wiem, że nic nie wiem, że trudno jest tutaj wyjaśnić tak po prostu kawa na ławę, dlaczego się chce walczyć w tej Gromdzie. To po prostu trzeba tutaj być, trzeba poczuć i wtedy to się rozumie i wtedy też jest zero-jedynkowo, powiedzmy, taki podział. Albo się ktoś nadaje do tego i to lubi, albo ktoś się do tego nie nadaje i jest po temacie. Aczkolwiek każdy z nas tutaj, wojowników, to jest bardzo kolorowy człowiek i to jest też ciekawe, że mimo wszystko, że każdy jakieś miał tam życiowe przejścia, większe, mniejsze, na różnych płaszczyznach, to tutaj naprawdę każdy jest sobie życzliwy i każdy sobie, no może dobra, nie, przesadzam, każdy nie. Jestem raczej zwolennikiem tej drogi w Gromdzie, żeby pokonać ścieżkę turnieju, wygrać 3 walki w ciągu jednego dnia, naprawdę przejść 3 ciężkie boje. Nieważne jaki to jest turniej, bo niektóre turnieje zdarzają się, że jest może i mniejszy poziom, ale samo to, że ktoś zrobił 3 walki w ciągu jednego dnia, no to po prostu hartuje. I wtedy okazuje się, czy ta stal jest hartowana, czy nie. Czy pęknie, czy rzeczywiście już będzie zahartowana, tak, że zostanie w Gromdzie i już po prostu zawsze będzie walczyć do końca. Pojawiają się w Gromdzie nowe osobowości, które fajnie się zaczynają charakteryzować jakimiś swoimi wyczynami, tak jak na przykład jest Scarface, który już teraz ma 5. Gromdę z rzędu, czy choćby nawet polski Wasyl, który bardzo dobrze walczy i też inni zawodnicy, czy nawet zagranicy zawodnicy, którzy przyjeżdżają, prezentują się naprawdę świetnie, ale tylko w superfightach. A jest naprawdę zasadnicza różnica między superfightem, w którym możesz jakby dać siebie wszystko, totalnie wszystko, bo wiesz, że już następnej walki nie będzie, a walkami turniejowymi, że masz jedną walkę, gdzie możesz mieć kilka kryzysów, poobijać się mocno, drugą walkę i dopiero w trzeciej walce możesz, powiedzmy, osiągać, a nawet przekraczać swoje limity. Wtedy zawodnik turniejowy zupełnie inaczej reaguje na ból, zupełnie inaczej, powiedzmy, psychologicznie podchodzi do tematu Gromdy. Zwłaszcza, że tutaj jest naprawdę bardzo brutalnie.
I formuła boksu na gołe pięści wymusza w zawodnikach właśnie przełamywanie psychicznych barier swoich naprawdę i wtedy albo się przełamie i to zrobi, albo się złamie i odpadnie. Dlatego uważam, że turniej to jest taki must have dla, jakby dla samego ja. No i tak na koniec, cytując klasyk, dbaj o rodzinę, przyjaciół i kieszenie. Jeśli masz tą samą kolejność, to cię cenię. No i co by nie było, ziomuś, zawsze bądź sobą, bo życie pisze różne scenariusze. I tylko wtedy, kiedy jesteś sobą, postępujesz słusznie, zgodnie z swoim sumieniem. Gromda 14. Już w piątek. Na żywo w systemie pay-per-view. Na gromda.tv.